Witam Państwa bardzo serdecznie. Pojedynek na szczycie drugiej ligi piłki ręcznej. Mecz, na który tutaj w Ostrowie Wielkopolskim, ale na który także w Lesznie czekają fani Szczypiorniaka od kilku miesięcy. Mecz, który być może zdecyduje o tym, czy drużyna Ostrowi będzie już niemal pewna awansu do wymarzonej, upragnionej pierwszej ligi. Ostrowia kontra Tęcza Leszno. Mecz na szczycie drugoligowej tabeli. Ostrowia to lider tej drugoligowej tabeli. Jak na razie Ostrowianie w 15 meczach 14 zwycięstw, 28 punktów na koncie podopiecznych Jacka Kupczyka, leszczyńska siódemka, 15 spotkań, 13 zwycięstw, 26 punktów. No i dzisiaj bezpośrednie starcie obu ekip, starcie, które jeżeli zakończy się sukcesem Ostrowi, sprawi, że ta rywalizacja na drugoligowych parkietach będzie już niemal rozstrzygnięta. Wypełnione niemal po brzegi hali, trybuny hali przy ulicy Krotoszyńskiej, tutaj w gimnazjum wielu fanów Szczypiorniaka i nie tylko. Jak powiedział speaker, cały Ostrów Wielkopolski, cały Ostrów Sportowy trzyma dzisiaj kciuki za siódemkę Ostrowi, za podopiecznych Jacka Kupczyka. I na początek prezentacja składów obu drużyn. Zespół gości Tęcza Leszno, prowadzona przez trenera Ryszarda Kmiecika. Numer 2 to Krzysztof Kajzer. Z numerem 3 Michał Matuszewski. 4 Michał Tosz. Numer 5 Tomasz Roszak. Numer 6 Wojciech Marciniak. Numer 7 Maciej Wierucki. 8 Bartosz Gronowski. 10 Jarosław Jasieczek. Numer 11 Piotr Łuczak. 13 Krzysztof Misiaczyk. 14 Marcin Tosz. Numer 16 Marek Becelewski, 20 Jakub Skorupiński i numer 23 Mateusz Nadolny. To właśnie drużyna leszczyńskiej, ten czy dzisiejszy przeciwnik podopiecznych Jacka Kupczyka. No i już za moment zobaczymy, kto będzie dzisiaj do dyspozycji, jeśli chodzi o Ostrowie, jeśli chodzi o drużynę Jacka Kupczyka. Pora na skład gospodarzy. Z numerem 2 Damian Krzywda. Numer 3 Łukasz Tetrzona. Z numerem 4 Patryk Staniek. Numer 6 Paweł Piosik. 8 Dominik Świątek. 9 Marek Szpera. 10 to Bartosz Mazurek. Numer 12 bramkarz Marcin Sztukowski. 13 Michał Bałwas. 14 powracający do drużyny po kontuzji Przemysław Zawicki. Numer 15 Damian Górecki. 16 kolejny z bramkarzy Piotr Matuszczak. Numer 17 Krzysztof Łyżwa. I z numerem 11 także powracający do gry po kontuzji, po przerwie, Przemysław Sobczak. To drużyna Jacka Kupczyka. A przypomnijmy, że drugim szkoleniowcem Ostrowskiej Siódemki jest w tym sezonie Rafał Stępniak. Tutaj we własnej hali Ostrowska Siódemka w tym sezonie rozegrała, co ciekawe, 7 spotkań i wszystkie 7 meczów zakończonych triumfem. Średnio we własnej hali Ostrowianie zdobywają aż 38 bramek, a tracą tylko 21. Jak będzie dzisiaj? Mecz na szczycie, mecz, który powinien dostarczyć fanom Szczypiorniaka wielkich emocji. Wielka, ogromna stawka tego pojedynku, wielki prestiż. No i jeżeli Tęcza wygra, pozostanie w walce o awans do pierwszej ligi. Jeżeli wygra Ostrowia, to już tak jak wielokrotnie o tym mówiłem i wielokrotnie będę o tym powtarzał, Ostrowianie będą o krok od awansu do grona pierwszoligowców. No i rozpoczynamy naszą dzisiejszą transmisję. Na czerwono siódemka Tęczy Leszno, na niebiesko gospodarze. No i trener Jacek Kupczyk tutaj od pierwszych minut desygnował do walki Marcina Sztukowskiego, Damiana Góreckiego, Pawła Piosika, Przemysława Zawickiego, Łukasza Tetrzone, Marka Szpera, a także Damiana Krzywdę. I rozpoczęło się to spotkanie. Pierwsza akcja dla szczypiornistów Tęczy, ale świetnie w defensywie Damian Krzywda. Już rozpędza się Marek Szpera i faulowany Paweł Piosik. Obie drużyny słyną z tego, że lubią, potrafią zdobywać wiele bramek. Do tej pory Ostrowianie 540 goli w 15 ligowych potyczkach. Najskuteczniejszy, najbardziej ofensywnie grający zespół na drugoligowych parkietach, a zespół z Leszna do tej pory średnio w tym sezonie tych bramek zdobywa 27. Ostrowianie, pierwsza akcja dla siódemki Ostrowi. Ja mówiłem o tym, że jest tutaj komplet publiczności, ale cały czas przybywa fanów Szczypiorniaka i jak tak dalej pójdzie, to dzisiaj na trybunach hali przy Krotoszyńskiej będziemy mieli tutaj nadkomplet publiczności. Pierwsza minuta gry za nami. Cały czas 0-0, cały czas
Ostrowia montuje atak. Górecki do Zawickiego i pierwsza bramka w tym pojedynku zdobyta przez Przemysława Zawickiego. Pierwszy gol dla Ostrowi, a więc świetne rozpoczęcie tego meczu w wykonaniu Zawickiego. Zawickiego, który w tym sezonie jest jednym z liderów ostrowskiej drużyny. Był w dziesiątce najpopularniejszych sportowców południowej Wielkopolski w 2007 roku. Ten plebiscyt rozstrzygnięty przed tygodniem. Teraz w odpowiedzi drużyna z Leszna, ale spuduje z numerem 14 Marcin Tosz. I jednak nie ma bramki dla Ostrowi. Cały czas 1-0 prowadzenie gospodarzy. Dwie minuty tego pojedynku. Liderem leszczyńskiej drużyny jest grający z numerem 7 Maciej Wierucki. To ten zawodnik, który decyduje tutaj o obliczu leszczyńskiej drużyny, o obliczu ekipy, którą prowadzi od wielu, wielu lat Ryszard Kmiecik. Właśnie ta piłka adresowana do Wieruckiego, jednak uratowali jego koledzy z drużyny i kończy tą akcję Piotr Łuczak. Pierwsze trafienie dla leszczyńskiej drużyny w tym pojedynku, 1-1. Trzecia minuta meczu rozpoczęta. W pierwszej rundzie mecz Ostrowi z Tęczą w Lesznie był pasjonującym widowiskiem. Do przerwy to Ostrowianie prowadzili różnicą kilku bramek, ale niestety ta druga połowa była już nieudana dla ekipy Jacka Kupczyka i Ostrowianie przegrali wtedy w pierwszej rundzie w Lesznie różnicą jednego gola. 31-32. I dzisiaj drużyna gospodarzy zamierza zrewanżować się swojemu przeciwnikowi za tamto niepowodzenie. Marek Szpera ucierpiał w tym starciu, ale już jest gotowy do gry. To twardy facet, jeden z liderów. Jeden z tych, który decyduje tutaj o obliczu Ostrowi. I już jest ponownie drużyna Ostrowi, już jest Przemysław Zawicki. Atak pozycyjny, Damian Górecki do Zawickiego, ten sprytnie na skrzydło do Łukasza Tetrzony. Ale pomylił się niestety Łukasz Tetrzona i nie ma zmiany wyniku. W trzeciej minucie w Ostrowie w meczu na szczycie drugiej ligi 1-1. Maciej Wierucki, ale dobrze w defensywie Ostrowianie. Tęcza w ostatniej kolejce dwa tygodnie temu rozgromiła we własnej hali ekipę Boru Oborniki Śląskie 37-22. A Ostrowianie 26 stycznia zanotowali bardzo cenny wyjazdowy sukces w Świdnicy nad tamtejszym KPR-em, triumfujący 40-37. Obawiał się tego pojedynku w Świdnicy trener Jacek Kupczyk, ale świetnie spisali się jego podopieczni. No i to wszystko zakończyło się zdobyciem kompletu punktów. Co ciekawe, Ostrowianie mają już na swoim koncie w tym sezonie łącznie 14 zwycięstw, ale 11 spotkań ostatnich to same sukcesy ostrowskiej siódemki. Świetna, wspaniała pasa zwycięstw. Teraz ukarany dwoma minutami grający z 14 w drużynie gości Marcin Tusz. No i teraz przez dwie minuty Ostrowia grać będzie przy wadze. Ostrowia będzie miała szansę odskoczyć przeciwnikowi. Krótka chwila przerwy. Bardzo pieczołowicie, bardzo intensywnie przygotowywali się ostrowscy szczypiorniści do tej dzisiejszej konfrontacji. W czwartek zespół Jacka Kupczyka rozgrywał mecz sparingowy z drużyną juniorów. Teraz jednak przerwana gra w Ostrowie. Jakieś kłopoty techniczne z zegarem świetlnym. Problemy, z którymi trzeba się uporać. No ale póki co przerwa i już za moment wrócimy do gry. Wracamy do gry. Tęcza w osłabieniu, problemy z zegarem, ale już jesteśmy na parkiecie. Ostrowia jest w natarciu. Damian Krzywda, świetnie wyprowadzone na pozycję przez Marka Szperę. No i to wszystko w swoim stylu. Krzywda kończy zdobyciem bramki. Jeden z najbardziej utalentowanych zawodników Ostrowi, jeden z liderów ostrowskiej siódemki w tym sezonie. Stałe postępy już przed rokiem, dobrze radził sobie na drugoligowych parkietach. Teraz Damian Krzywda oddelegowany do pilnowania Macieja Wieruckiego, a indywidualną akcję przeprowadzał Krzysztof Misiaczek. Popełnił jednak błąd, stracili piłkę leszczynianie. Piąta minuta tego meczu, Marek Szpera.
Damian Górecki, trener Jacek Kopczyk mówił o tym, że jego zespół jest podwójnie zmobilizowany, że jego zawodnicy zdają sobie sprawę z rangi, wielkiej rangi tego meczu. Teraz świetnie znów Marek Szpera dogrywał, ale w tej sytuacji pomylił się Paweł Piosik. 2-1 prowadzenie gospodarzy, 6 minuta tego meczu rozpoczęta. Wielkie emocje w Ostrowie. Tutaj coraz lepsza atmosfera dla piłki ręcznej, coraz większa liczba fanów pojawia się na meczach ostrowskiej drużyny. Dzisiaj niektórzy z kibiców nawet już muszą siedzieć na schodach, bo brakuje miejsc na trybunach, a teraz potężne uderzenie grającego z czwórką Michała Turza. Jest kolejne trafienie dla Tęczy, 2-2. Niestety tracą piłkę gospodarze, Przemysław Jezowicki, błąd. Jeszcze 20 sekund, przez tyle czasu Ostrowia będzie grała w przewadze. No, ale już można powiedzieć, że Ostrowianie nie wykorzystali tej przewagi, że te 2 minuty to cały czas wyrównana, zacięta gra. No ale tak tutaj miało być, gra przecież lider z wiceliderem, grają dwie najlepsze drużyny na drugoligowych parkietach. Przewrócony Michał Tusz wraca już do gry. Zawodnik Tęczy, który przysiadywał na ławce, a więc Goście z Leszna w pełnym 7-osobowym zestawieniu. I teraz leszczynianie, Wierucki, atak pozycyjny, Tęczy, Tusz trafił w poprzeczkę. Walczy tam jeszcze Misiaczyk, ale przekroczona ta linia i piłka dla Ostrowi. Zawicki do Góreckiego, teraz Damian Górecki indywidualnie, świetnie. Ta piłka jeszcze odbiła się tam od parkietu, no i jest trzeci gol dla Ostrowi, 3-2. To 6 minuta tego meczu. Jednobramkowe prowadzenie Ostrowi. Potrzebna koncentracja, potrzebna mobilizacja przez pełne 60 minut w tym pojedynku, no ale tutaj z 13 bramki zdobywa Krzysztof Misiaczyk. Fauluje Damian Górecki, ukarany żółtą kartką, a Krzysztof Misiaczyk to obok Wieruckiego lider leszczyńskiej drużyny. Zawodnik, dla którego ten dzisiejszy pojedynek w Ostrowie jest prawdopodobnie ostatnim w barwach leszczyńskiej drużyny. Misiaczek wcześniej grał na pierwszoligowych parkietach w ekipie Tęczy Kościa. Teraz jednak Przemysław Zawicki. Świetnie wykończona akcja, 4-3 prowadzenie Ostrowi. A wracając do kołowego Tęczy Krzysztofa Misiaczyka, wiele lat gry na pierwszoligowych parkietach, między innymi w Tęczy Kościan. Teraz lider Tęczy Leszno, lider, który ma od poniedziałku być już zawodnikiem ekstraklasowego Chrobrego Głogów. A więc pożegnalny mecz Misiaczyka, a bramkę jednak dla Tęczy zdobywa inny z liderów tego zespołu, Maciej Wierucki. Od początku swojej kariery związany tutaj z leszczyńską siódemką. Bardzo pewny punkt, nie dość, że świetnie rozgrywa, to potrafi także znakomicie wcielić się w rolę rozgrywającej egzekutora i połączyć właśnie rolę rozgrywającego i egzekutora. Muszą poradzić sobie z tym zawodnikiem Ostrowianie. Trener Jacek Kopczyk powiedział, że przygotował kilka wariantów defensywnych. Marek Szpera z drugiej linii, świetnie! Na moment tak jakby zawisł gdzieś tam w powietrzu, zorientował się, gdzie jest bramkarz rywali, jak jest źle ustawiony. No i właśnie w to miejsce, tam gdzie była luka, posłał piłkę Marek Szpera. 5-4, w 9 minucie Ostrowia prowadzi z Tęczą Leszno. Ale tutaj leszczyńska drużyna walczy i leszczyńska drużyna za każdym razem odpowiada gospodarzom. Jeszcze szczypioniści Tęczy, Wierucki, teraz przyspieszyli tempo rozgrywania swoich akcji Goście i Paweł Piosik powalił na parkiet Piotra Łuczaka, aż kolejna żółta kartka, tym razem dla Pawła Piosika. Ostra gra, tutaj nie ma sentymentów. I leszczynianie rozpoczynać będą swoją kolejną akcję. W tym sezonie drużyna Tęczy doznała do tej pory dwóch porażek na wyjazdach. Najpierw w Kościanie z tamtejszą Tęczą 31-28, a później w Kompraścicach z Osirem 30-20. Chciał tam do kołowego dograć tą piłkę Wierucki.
ale zorientowali się Ostrowianie. Przerwana gra, trzecia żółta kartka w tym pojedynku. Teraz ukarany tą żółtą kartką występujący z 14 Przemysław Zawicki. Widać, że zespół Ryszarda Kmicika chce tutaj bardzo wykorzystywać Krzysztofa Misiaczyka. Świetny to zawodnik w każdym pojedynku. 8-9 bramek na jego koncie. Znów Wierucki chciał dograć do swojego kołowego, ale zorientowali się Ostrowianie. Damian Krzywda uratował tą piłkę, no ale tutaj nie ma gdzie zagrać. Z powrotem jest Marek Szpera, więc spokojnie, rozważnie chcą grać Ostrowianie. Nie chcą popełniać się błędów. Do 4. 11 minuta tego pojedynku. Ostrowia prowadzi z tęczą. I to teraz zespół z Leszna montuje akcję. Przedziera się tam Michał Tusz. Jednak znowu Ostrowianie twardo i ostro w defensywie. Wyraźne postępy, jeśli chodzi o grę obronną w drużynie Ostrowi w porównaniu z ostatnimi miesiącami. Coraz lepiej funkcjonuje ta defensywa. Ale teraz Michał Tusz znajduje sposób na pokonanie Marcina Sztukowskiego. Jest to 5. gol Tęczy w tym pojedynku. 5-5. Jest zmiana w drużynie Ostrowi. Z 16 w bramce melduje się teraz Piotr Matuszak. Próbuje znaleźć receptę na rywali. Jacek Kupczyk desygnuje do gry Matuszczaka w bramce. Szpera jednak w ataku. Zaciśnięta pięści. Jest 6. trafienie dla Ostrowi, 6-5. 13. minuta tego pojedynku. Cały czas wynik oscyluje w okolicach remisu. I tak zapewne będzie tutaj dzisiaj do ostatniej minuty, bo obie drużyny prezentują podobny poziom. I ten, kto popełni ten jeden mniej błąd, ten będzie dzisiaj triumfatorem. Do Misiaczyka ratują tą piłkę leszczynianie. Ale po raz kolejny Ostrowianie przerywają akcję, tym razem Krzysztofa Kajzera. Wierucki to ten zawodnik z numerem 7. Tuż świetny rzut z dystansu, świetnie rozegrana ta akcja. Tutaj jednak pomylił się Marcin Tuż. Kompletnie nieudany rzut. 14 minuta, 6-5 Górecki. Zatrzymany przez Krzysztofa Misiaczyka. Denerwuje się, złości trener leszczynian Ryszard Kmiecik. Od wielu lat związany z leszczyńskim klubem. Prowadzi także grupy młodzieżowe z sukcesami. Prowadzi także drużynę seniorów Tęcza i Ostrowia. To takie dwa zespoły, które od wielu lat rywalizują ze sobą na drugoligowych parkietach. To takie dwie drużyny, które marzą o awansie do grona pierwszoligowców. I nie ma żadnej wątpliwości, że dla obu ekip to dzisiejsze starcie tutaj rozgrywane w hali przy Krotoszyńskiej to jest najważniejszy mecz nie tylko tego sezonu, ale i także jeden z najważniejszych w ostatnich latach. I świetnie po niecelnym rzucie Zawickiego tą piłkę przejął Łukasz Tetrzona i zdobywa bramkę, która daje Ostrowi prowadzenie 7-5. Po raz pierwszy w tym pojedynku zespół Ostrowi odskakuje od rywala na dystans 2 goli. Półmetek pierwszej połowy. Świetnie Marek Szpera ustawił się w defensywie. Wymusił przewinienie swojego rywala. Zawicki do Tetrzony ponownie. Ach, wmieszał się w to wszystko Michał Tusz. I ratuje tę sytuację Przemysław Zawicki. Poważna i bolesna kontuzja nosa, ale już jest gotowy do gry. Wrócił do treningu, wrócił do wysokiej formy. Teraz jednak trzeba wybronić. Wierucki świetnie w defensywie Góreckiej, ale Wierucki był lepszy na skrzydło i ta akcja wykończona jest przez Marka Becelewskiego. 6. gol dla Tęczy. 16. minuta tego meczu. 7 Ostrowia, 6 Tęcza. Cały czas leszczynianie gonią Ostrowie. Cały czas leszczyński zespół jest w kontakcie z 7 Ostrowi. Tetrzona do Góreckiego broni bramkarz leszczynian Mateusz Nadolny.
ponawiają atak Ostrowianie, Szpera do Góreckiego, Górecki, Marek Szpera, ależ fantastycznie. Świetny rzut Marka Szper, no to jest lider, jeśli chodzi o liczbę zdobywanych bramek w drużynie Ostrowi. Bardzo pewny punkt i teraz Ostrowia prowadzi z tęczą 8 do 6. I na półmetku pierwszej połowy reaguje trener gości Ryszard Kmiecik i to on teraz prosi o przerwę. Wracamy do gry. 16 minuta pierwszej połowy. Do 6, gorąco na obu trenerskich ławkach, tęcza w natarciu i tuż zdobywa trzecią bramkę swoją, a siódmą dla tęczy w tym pojedynku. 8 do 7 prowadzą gospodarze. I to gospodarze w ataku pozycyjnym, Górecki do Szpery. Zawicki, ponownie Damian Górecki, Zawicki, Górecki indywidualnie, ale świetnie teraz złapał zawodnika Ostrowi Mateusz Nadolny. Kolejna udana interwencja bramkarza Tęczy. No, w piłce ręcznej o tym wielokrotnie trenerzy mówią, podkreślają ten fakt, że bramkarz skutecznie interweniujący to jest klucz, to jest podstawa sukcesu i teraz jednak Piotr Matuszczak jest bezradny, bo bardzo sprytnie pokonuje go Maciej Wierucki. 8 do 8 odrobili straty goście. Trener Jacek Kupczyk siada, sadza na ławkę Damiana Góreckiego. Z 17 wchodzi do gry Krzysztof Łyżwa, który podczas jednego z treningów w tym minionym tygodniu nabawił się kontuzji stawu skokowego. I dopiero dzisiaj, tutaj przed tym pojedynkiem, zapadła decyzja, że Krzysztof Łyżwa pojawi się na parkiecie i będzie dyrygował grom Ostrowi. Niesamowicie utalentowany chłopak, 17-latek, który jest w kadrze narodowej juniorów, który już świetnie radzi sobie na pierwszoligowych parkietach. A tam powalony na parkiet jest Marek Szpera. 2 minuty kary dla grającego z numerem 6 Wojciecha Marciniaka i rzut karny dla Marka Szpery. Niesamowicie rozwija się talent Krzysztofa Łyżwy, 17-latka, który już teraz na drugoligowych parkietach jest bardzo mocnym punktem Ostrowi. Ale spójrzmy na Marka Szperę, bo on wykonuje rzut karny. Niesamowicie ważny moment i piłka w bramce. 9 Ostrowia, 8 tęcza, 2 minuty kary dla Wojciecha Marciniaka. A czwartą bramkę w tym meczu dla Ostrowi zdobywa Marek Szpera. Jednobramkowe prowadzenie gospodarzy. Gospodarzy, którzy teraz są w defensywie, ale mają przewagę jednego zawodnika. Wierucki zatrzymany przez Przemysława Zawickiego. Raz jeszcze Leszczynianie, ponownie Wierucki do Misiaczyka. Misiaczyk, dwóch rywali. 2 minuty kary dla Łukasza Tetrzony. Gdzieś tam łapał za rękę kołowego tęczy. No i będą siły wyrównane. Obie drużyny w osłabieniu. A Maciej Wierucki wykonywać będzie rzut karny. 90% z taką skutecznością wykonuje rzuty karne w tym sezonie Maciej Wierucki. Wierucki czy Matuszczak? Wierucki. Trzeci gol Wieruckiego i znów remis, 9 do 9. No ten wynik remisowy dzisiaj tutaj na tej świetlnej tablicy pojawił się już kilkakrotnie. No i na pewno będzie podobnie do końca tego meczu. Marek Szpera do Piosika, niedokładnie uratował piłkę Łyżwa. Ale nieudany rzut rozgrywającego Ostrowi. Jest z 13 Michał Bałwas, kolejny z juniorów, a ja tutaj mówiłem, chwaliłem Krzysztofa Łyżwę i proszę, kapitalny rzut i potwierdzę swój talent. 10 do 9 w 18 minucie Ostrowia prowadzi z tęczą, a Michał Bałwas, kolejny z tych utalentowanych juniorów,
desygnowany przez trenera Jacka Kupczyka do pilnowania indywidualnie gdzieś tam na środku boiska Macieja Wierockiego. Radzą sobie jednak jego koledzy z drużyny. Przedarł się przez defensywę Ostrodi Krzysztof Kajzer i on doprowadza do remisu 10-10. Jeszcze 16 sekund w osłabieniu tęcza, jeszcze 50 sekund w osłabieniu Ostrowianie. Zablokowany ten rzut Marka Szpery. Obie drużyny bardzo uważnie w defensywie, starają się grać konsekwentnie. No a atak to przede wszystkim rozwaga, takie długie rozgrywanie piłki, wyprowadzenie kogoś na pozycję rzutową. Krzywda do Szpery, już teraz jest w przewadze tęcza, bo wrócił do gry Wojciech Marciniak. Niestety tracą piłkę Ostrowianie i 20 sekund, tyle czasu do zakończenia kary dla Łukasza Tetrzony. Za moment rozpocznie się 20 minuta tego meczu. 10-10 w Ostrowie. W pojedynku na szczycie, w pojedynku z sezonu. Ostrowia remisuje z Leszczyńską Tęczą. Goście w natarciu. Krzysztof Kajzer do Wieruckiego. Wychodzi tutaj wysoko, ale jednak świetny rzut. Kolejny w wykonaniu Michała Turza. No te jego rzuty, te jego bramki gdzieś tam ze skrzydła. Czwarte trafienie i goście obejmują prowadzenie w tym meczu. 11 bramek na koncie tęczy, 10 w dorobku Ostrowi. Pierwsze prowadzenie rywali w tym meczu. Szpera powalony na parkiet przez Michała Turza. Łyżwa, on na rozegraniu teraz Zawicki do Szpery, ponownie Krzysztof Łyżwa, nie było możliwości oddania rzutu, spróbował w drugie tempo, powalony na parkiet, faulowany i będzie kolejny rzut karny. Przypomnijmy, Krzysztof Łyżwa gra dzisiaj z bolesną kontuzją stawu skokowego, decyzja o jego występie zapadła tuż przed rozpoczęciem tego meczu. Zobaczymy, czy da radę grać, czy da radę dotrwać do końca tego pojedynku. Nie dość, że walka z rywalem i to walka z potwornym bólem. A Marek Szpera wykonywać będzie rzut karny. 10 bramek ma Ostrowia, 11 tęcza. Bardzo ważny moment, zmiana w bramce. Tęczy! No i teraz świetnie z numerem 20. Jakub Skorupiński wychwycił ten rzut Marka Szpery. Teraz ta przewaga psychiczna, to wszystko jest po stronie Leszczynian, to oni prowadzą, to ich bramkarz złapał rzut karny Szpery. A więc lepiej to wszystko układa się w tym momencie, w tym fragmencie dla drużyny gości. Derby Wielkopolski, no właśnie, bo jeszcze o tym zapomnieliśmy, że to nie tylko mecz sezonu, że to nie tylko mecz na szczycie, że to nie tylko mecz o pierwszą ligę, ale to także derby Wielkopolski. A jak wiemy, każdy pojedynek derbowy rządzi się swoimi prawami. Każde derby to wielkie emocje, a więc tutaj tych podtekstów jest mnóstwo. Świetnie teraz wracający do bramki Ostrowi Marcin Sztukowski. Błyskawicznie do Damiana Krzywdy. No i ten niesamowity sposób, gdzieś tam w ekwilibrystyczny sposób zdobywa 11 bramkę dla Ostrowi. Doprowadza do remisu w tym meczu. 11-11, 22 minuta spotkania. Ostrowia odrabia straty, Ostrowia remisuje z Tęczą. Teraz bardzo ważne wybronić tą akcję. Pomylił się Wierucki. Niedokładne dogranie rozgrywającego gości i tracą piłkę Leszczynianie. Ależ tam się wścieka trener Tęczy Ryszard Kniecik. On przeżywa każdą akcję. To taki szkoleniowiec, który niesamowicie żywiołowo przeżywa każdy mecz, każdą akcję. On gra ze swoim zespołem. Bardziej spokojny jak na razie jest Jacek Kupczyk, ale on gdzieś tłumi te emocje w sobie. Zawicki broni znów Mateusz Nadolny. No, w tych bramkarskich pojedynkach jak na razie górą golkiperzy Tęczy, to oni popisali się kilkoma udanymi interwencjami. Czekamy na to, aby także i w bramce Ostrowi Marcin Sztukowski wspólnie z Piotrem Matuszczakiem bronili, łapali te rzuty rywali. Wierucki, 23 minuta tej pierwszej połowy, tuż przewinienie do Wieruckiego. Wierucki, Misiaczyk, świetnie obsłużony kołowy. No, Krzysztof Misiaczyk to zawodnik na poziomie ekstraklasy. Mówiłem, już podpisany kontrakt z czołowym zespołem ekstraklasy Chrobrym Głogów. A
ale kiedy ma się takiego rozgrywającego jak Wierucki, no to wtedy Misiaczykowi jest bardzo łatwo zdobywać bramki. 12-11, rozbita defensywa Ostrowi, Zawicki teraz do Łyżwy, ach, tutaj zbyt słabo rzucał Krzysztof Łyżwa, ratują piłkę Leszczynianie z numerem 16, Marek Becelewski. I spokojnie do Wieruckiego, tuż atak pozycyjny tęczy. Goście prowadzą 12-11 w tym pierwszym starciu obu drużyn w pierwszej rundzie na parkiecie w Lesznie. Do przerwy prowadziła Ostrowia, tu prowadzi tęcza i teraz już jest 13-11. Świetny mecz rozgrywa Michał Tuś, to jego piąte trafienie w tym pojedynku. Bogaty repertuar rzutów, no i musi reagować Jacek Kupczyk. 13-11 tęcza prowadzi w Ostrowie i po raz pierwszy na parkiecie z numerem 4 jest Patryk Staniek. Najwyższe prowadzenie w meczu w wykonaniu Leszczynian. Ostrowianie teraz muszą zabrać się za odrabianie strat, bo robi nam się coraz bardziej gorąco. Przerwana ta akcja. Już Patryk Staniek zagrał tą piłkę do Marka Szpery. Już Ostrowia zaczęła montować swój atak. Łyżwa, Szpera, Piosik do Stańka. Staniek indywidualnie gdzieś tam na plecach rywala nawet zawisł Patryk Staniek. I jest przewinienie. Będzie rzut karny. Marek Szpera spudłował przy drugim podejściu, a więc teraz Krzysztof Łyżwa kontra Jakub Skorupiński. Skorupiński popisał się jedną udaną interwencją, jak teraz Krzysztof Łyżwa czy Skorupiński. Łyżwa! 12 bramka Ostrowi. Siada na ławkę Łyżwa do gry w defensywie. Teraz dezygnowany jest Dominik Świątek. Pojawił się także z 11 Przemysław Sobczak. On także zmagał się z kontuzją stawu skokowego, ale teraz już jest do dyspozycji trenera Jacka Kupczyka. Ostatnie 4 minuty pierwszej połowy. Przewinienie Sobczaka, 2 minuty kary dla zawodnika Ostrowi. Jak na razie po dobrym początku tego pojedynku, ostatnie fragmenty, ten czas należy już do zespołu z Leszna. To Leszczynianie grają tak jakby bardziej mądrze taktycznie. To oni posiadają nieznaczną, ale zawsze przewagę. I teraz rzut karny Wierucki i Szczukowski, ale jednak Maciej Wierucki. Czwarty gol Macieja Wieruckiego. 5 bramek na swoim koncie ma Michał Tuż. To ta dwójka, która tutaj jest dzisiaj motorem napędowym tęczy. 14-12 prowadzą goście z Leszna z ekipą Ostrowi. Uważnie w defensywie tęcza. Ostrowia szuka szansy na rozbicie tej obrony. Krzywda ze skrzydła. No to jest sposób, to jest to, co muszą grać Ostrowianie. Damian Krzywda gdzieś tam przyczajony w tym narożniku. Jeżeli dostanie podanie w odpowiednie tempo, w odpowiednim rytmie, no to potrafi tą akcję wykończyć celnym rzutem. To jest właśnie jego broń. Te świetne rzuty ze skrzydła do Misiaczyka. Wierucki ratuje piłkę tuż. Przy tużu jest jeszcze Świątek. I przerwana ta akcja tęczy. 27 minuta meczu. 14-13 tęcza prowadzi z Ostrowią. Ostrowianie oby obronili tutaj, żeby tutaj odrobili straty przed przerwą. Pomylił się grający z 14 Marcin Tuż. Dwóch braci w wyjściowym składzie tęczy na parkiecie. Michał i Marcin Tużowie. I to właśnie teraz Michał znów kapitalnie. No nie mają sposobu na zatrzymanie tego zawodnika podopieczni Jacka Kupczyka. Po raz szósty pokonuje bramkarza Ostrowi Michał Tuż. I 15-13 tęcza prowadzi w Ostrowie w meczu sezonu, w hicie sezonu z ekipą Ostrowi. Szpera do Łyżwy. Łyżwa, no ale tam niesamowicie
przygotowani są w tej defensywie Leszczynianie. Po raz kolejny Mateusz Nadolny. To już jego szósta bądź siódma. I tak świetna interwencja z dwójką. Jednak pomylił się rzucający Krzysztof Kajzer błyskawicznie do Krzysztofa Łyżwy. I Łyżwa kończy tą bardzo szybką kontrę. 14 bramka dla Ostrowi. Trzecie trafienie Krzysztofa Łyżwy w tym pojedynku. Końcówka pierwszej połowy. Jedna bramka więcej w dorobku leszczyńskiej drużyny. I goście tuż do swojego młodszego brata, ale ratuje tą piłkę. Jest ponownie Michał tuż na skrzydło. Przerwana jednak ta akcja. Ostatnie dwie minuty pierwszej połowy. Tęcza. Błąd. Tracą piłkę goście. Spięcie pomiędzy Michałem Turzem i Przemysławem Sobczakiem. No ale tutaj dzisiaj nie ma sentymentów. Tutaj jest ostra, twarda, męska walka. Walka o każdy metr parkietu, o każdą piłkę, bo tu w końcowym rozrachunku detale będą decydować o sukcesie jednej z drużyn. Staniek do Łyżwy, jeszcze jakaś narada pomiędzy tą dwójką młodych zawodników Ostrowi. Łyżwa, atak pozycyjny, gospodarzy, Staniek, do kogo? Ach, no nie ma gdzie tam dograć tej piłki. Bardzo dobrze grają dzisiaj w defensywie Szczypiorniści Tęczy. Zagęszczona, agresywna jest ta defensywa. Nie popełniają błędów w tej obronie goście. I dlatego Ostrowia ma wiele, wiele problemów. Teraz jednak dwie minuty kary dla Macieja Wieruckiego, który nieprzepisowo zaatakował Patryka Stańka. Ostatnie fragmenty pierwszej połowy. Paweł Piosik będzie rozpoczynał tą akcję. Do Patryka Stańka, mówiłem, nad komplet publiczności. No już teraz śmiało to można powiedzieć, że nad komplet publiczności jest na trybunach hali przy Krotoszyńskiej. Piosik gubi tą piłkę, na szczęście jednak nieprzepisowo zatrzymywany przez Krzysztofa Misiaczyka. Staniek do Łyżwy, Łyżwa, ale znowu w bramce tęczy Mateusz Nadolny. No, jeżeli tęcza będzie prowadziła do przerwy, to wielka będzie w tym zasługa Mateusza Nadolnego. Brakuje Ostrowianom recepty na pokonanie bramkarza rywali. Bramkarza, który dzisiaj jest w bardzo wysokiej formie, Krzysztof Kajzer, ale także jest w końcu świetna interwencja Marcina Sztukowskiego. Na pewno popularny Sztuka gdzieś tam z zazdrością spojrzał na swojego rywala, który tak świetnie łapie te rzuty Ostrowi, no i powiedział sobie, czasy też na mnie. No i mamy udaną interwencję Marcina Sztukowskiego. Oby teraz jego koledzy z drużyny przekuli tą dobrą obronę na dobrą grę w ataku, na zdobycie cennej bramki. Staniek do Łyżwy, Patryk Staniek, Marek Szper, ale ponownie Mateusz Nadolny. No niesamowity chłopak. Dzisiaj kapitalny mecz w wykonaniu właśnie Mateusza Nadolnego. Zasłużone brawa od kolegów z drużyny. To już ostatnie sekundy tej pierwszej połowy. Tęcza prowadzi 15 do 14 i czy tęcza będzie schodziła na przerwę z dwubramkową zaliczką? Goście! Wrócił do gry Przemysław Sobczak. Broni Sztukowski i Ostrowianie Marek Szpera. Zatrzymany jednak przez Michała Turza. I przerwa na żądanie dla Jacka Kopczyka. Ostatnie fragmenty, ostatnie sekundy pierwszej połowy. I trener gospodarzy prosi teraz o przerwę. Jego zespół przegrywa 15 do 14. I narada w obu ekipach. Osiem sekund. Tyle dokładnie czasu zostało do zakończenia tej pierwszej połowy. Niesamowicie gorąco było na obu trenerskich ławkach. Śpieszy się Ostrogianom Marek Szpera z drugiej linii, ale pomylił się. Kończy się ta pierwsza połowa. Kończy się pierwsza połowa w meczu na szczycie. I ona kończy się sukcesem leszczyńskiej siódemki. Tęcza prowadzi w Ostrowie z podopiecznym Jacka Kupczyka. Z Ostrowią 15 do 14. I teraz krótka chwila przerwy i wracamy na niesamowicie ciekawą drugą połowę tego pojedynku.
Przed nami druga połowa. Jak na razie po 30 minutach gry Tęcza prowadzi z Ostrowiem 15 do 14. W drużynie gości najwięcej goli do przerwy Michał Tusz 6 i 4. Maciej Wierucki. Jeśli chodzi o ostrowską siódemkę, 4 trafienia Marka Szpery, po 3 bramki na swoim koncie mają Damian Krzypta i Krzysztof Łyżwa. Rozpoczęliśmy grę w drugich 30 minutach tego pojedynku. I to Ostrowianie rozpoczęli tą drugą połowę. To Ostrowianie montują akcję. Zawicki, Szpera, Górecki na skrzydło do trzony, ale dobrze przesuwają się tam w defensywie szczypiorniści Tęczy. No i ponownie ten niesamowity dzisiaj Mateusz Nadolny popisuje się kapitalną interwencją. No, wysoka forma golkipera leszczyńskiej siódemki. On jest taką jak na razie zaporą nie do przejścia dla Ostrowi. On łapie te wszystkie rzuty niemalże dzisiaj. No i to jest problem dla Ostrowi. To jest to, z czym muszą poradzić sobie gospodarze, ale jest w bramce Marcin Sztukowski. I to on także teraz rozpoczyna tą drugą połowę w świetnym stylu. Szpera do Krzywdy. Starają się podkręcić tempo swoich akcji. Ostrowianie do kołowego Marek Szpera, ale zatrzymywany nieprzypisowo Paweł Piosik. Mało było w tej pierwszej połowie właśnie akcji dogrywania tych piłek do kołowego. Być może to jest recepta na drugą połowę. Tam trzeba szukać pozycji dla Pawła Piosika. Szpera na skrzydło do Krzywdy i Damian Krzywda w swoim stylu. Leworęczny chłopak potrafi tam w ten długi narożnik posłać piłkę i posłać ją tak, żeby bramkarz rywala był bezradny. Czwarty trafienie Damiana Krzywdy, remis 15 do 15. Półtorej minuty gry za nami w drugiej połowie i teraz Tęcza montuje swoją akcję. Tutaj wszystko kręci się wokół Macieja Wieruckiego i tego świetnie radzącego sobie Michała Turza, który teraz w końcu się pomylił, ale jednak niedokładne dogranie. Tracą piłkę Ostrowianie, rozpędzają się leszczynianie, Wierucki, ale po raz kolejny Marcin Sztukowski. Pokazuje Jacek Kupczyk, grajmy bardziej rozważnie, grajmy bardziej konsekwentnie i spokojnie, nie podpalajmy się, nie popełniajmy błędów. No bo tutaj każdy błąd może być w końcowym rozrachunku niesamowicie ważny, niesamowicie istotny. 15 do 15. Ostrowia odrobiła straty. Ostrowia ma teraz szansę przejąć inicjatywę, przełamać ten wynik. Zawicki, ale nieskutecznie znów Ostrowianie. Cały czas remisowo. 7 spotkań we własnej hali, komplety 14 punktów, średnio 38 bramek, tylko 21 traconych, ale dzisiaj już wiadomo, że tak efektownego zwycięstwa tutaj nie będzie. Tutaj jeżeli Ostrowia wygra, no to będzie to wygrana po ciężkim boju. Z 11 kończy tą akcję Piotr Łuczak, zdobywający 16 bramkę dla leszczyńskiej siódemki. 16 do 15. Zawicki do Góreckiego, podrywają się na trybunach fani ostrowskiego szczypiorniaka. Kibice Ostrowi dopingują tutaj ekipę Jacka Kupczyka, Szpera, Krzywda, Górecki. Dobrze grają w defensywie leszczynianie. Ten Trzonach zgubił, uciekła mu ta piłka. Zawicki, Szpera, zablokowany ten rzut. Ale jednak będą 2 minuty kary dla grającego z numerem 13 Krzysztofa Misiaczyka, który teraz nie zgadza się z tą decyzją. Protestuje także trener Ryszard Kmiecik, ale decyzja już jest. 2 minuty kary. I w osłabieniu. W pierwszej połowie Ostrowianie nie potrafili wykorzystać gry w przewadze. Jak będzie tutaj teraz po przerwie? Niesamowita odprawa w szatni, w przerwie dyskusje, wzajemne mobilizowanie się, koncentrowanie. Nie ma bramki, przerwana akcja. Raz jeszcze Ostrowia będzie miała szansę na przełamanie, na odrobienie strat. Górecki. Znów przerwana gra. Kręci głową Marek Szpera. Damian Górecki, doświadczenie na pierwszoligowych parkietach w Grunwaldzie, Poznań do Szpery, Szpera przedziera się tam, powalony. Rzut karny. I też
rzut karny wykonywać będzie Marek Sztera. Wykonał już skutecznie. Raz się pomylił, ale teraz już bardzo dobrze. I znów remis. 16 do 16. 35 minuta meczu. Piąta bramka zdobyta w tym pojedynku przez Marka Szperę. Tęcza. Tuż faulowany przez Przemysława Zawickiego. Damian Krzywda przez moment pilnował indywidualnie Wieruckiego. Ponownie Michał, to z 14 jest jego brat Marcin, ale jednak nieudanie. Toż, no, świetny to zawodnik. 7 gol. 17 do 16. Tęcza prowadzi ponownie do Damiana Krzywdy i Krzywda. Jednak bramka nie. Przekroczona linia przez Damiana Krzywdę. Nie ma bramki dla Ostrowi. Wierucki do Marcina Turza. Ponownie Wierucki na skrzydło. Jest tutaj z 11 Piotr Łuczak, ale oddał niecelny rzut. Górecki, Zawicki. Doping ostrowskich fanów Szczypiorniaka. Górecki do Szpery. Marek Szpera. Szóste trafienie najskuteczniejszego zawodnika Ostrowi w tym meczu, ale także i w całym sezonie. Remis po 17. Ależ emocje, ależ kapitalne, wyrównane widowisko. Żyją trenerzy obu ekip. Podniósł się z ławki Jacek Kupczyk. Stoi także Rafał Stępniak. Oni dyrygują swoją drużyną. Tutaj przedziera się Michał Tusz, ale zatrzymywany przez Damiana Góreckiego. W bramce Ostrowi skupiony, skoncentrowany Marcin Sztutkowski. 17 do 17. Wierucki do Misiaczyka. Gubią tą piłkę Leszczynianie. Uratował ją jednak Marcin Tusz. Szczęśliwie, trzeba powiedzieć, grają Leszczynianie. Potrafią przyjąć te takie bezpańskie piłki. Wierucki, bramka dla Tęcz. Piąty gol. Górecki, 18 do 17. Tęcza prowadzi z Ostrowią. Trzeba wzmocnić defensywę, trzeba znaleźć sposób na zatrzymanie Leszczynian, którzy dobrze rozbijają tą ostrowską obronę. Górecki teraz, no wreszcie przełamał się Damian Górecki, zaciśnięta pięść, drugi gol Damiana Góreckiego, ponownie remis, 18 do 18. Najczęstszym wynikiem, który pojawia się dzisiaj na świetlnej tablicy, to właśnie wynik remisowy, 18 do 18. Tuż do Wieruckiego. Wierucki to prawdziwy mózg leszczyńskiej drużyny. Myli się jednak Marcin Tusz. Sztukowski, ale prosto w ręce wracającego do defensywy Piotra Łuczaka. Nie, tak nie gramy, pokazuje teraz Rafał Stępniak. Nie uruchamiamy kontry, grajmy spokojniej, gramy rozważniej. 18 do 18, 38 minuta meczu już za nami. Jeszcze 22 minuty wielkich emocji. Cały czas w posiadaniu piłki Leszczynianie. Obie drużyny, obaj trenerzy, zawodnicy obu ekip, bo oni wszyscy marzą o pierwszej lidze. Dwie minuty kary dla Marka Szpery. Ostrów Wielkopolski to przede wszystkim żużel i koszykówka, ale jest szansa, że po awansie do grona pierwszoligowców ta pozycja piłkarzy ręcznych pójdzie w górę i będzie miała bardzo mocne podstawy. Jest dobry sponsor, jest także kilku innych mniejszych mecenasów, no i to wszystko ma pomagać Ostrowi. Sztukowski ratuje tą piłkę z wielką ofiarnością, ale nie było wyboru. Ostrownia cały czas w osłabieniu. Jeszcze przez półtorej minuty przewagę jednego zawodnika będzie miała Tęcza. 18 do 18. Oby Ostrowianom udało się przełamać wynik, udało się objąć prowadzenie. Zawicki, ale znów jest bramkarz.
Znów Mateusz Nadolny. Zawicki, Górecki. Żółta kartka dla jednego z trenerów leszczyńskiej drużyny. No ale tak, nie można się dziwić, emocje wielkie, wielka stawka. Zawsze trudniej jest awansować, obojętnie w jakiej dyscyplinie, obojętnie w jakiej lidze, niż później się utrzymać po tym awansie. O tym wiedzą doskonale w Ostrowi, bo to już jest wiele, wiele lat, kiedy Ostrowia bezskutecznie walczy o awans do pierwszej ligi. A to jeden punkt, a to dwa punkty. Zawsze czegoś brakowało Ostrowi, żeby znaleźć się w tej upragnionej i wymarzonej pierwszej lidze. Teraz ten sezon układa się doskonale, no ale dzisiaj trzeba postawić kropkę nad i. Trzeba zrobić ten wielki, ogromny krok ku tej pierwszej lidze i pokonać tęczę. Tęczę, która jednak jest dzisiaj świetnie dysponowana. Wierucki do Misiaczyka i mamy tutaj kolejne trafienie dla tęczy. Trzecia bramka kołowego tęczy, 19 do 18 teraz prowadzą goście. 40 minuta meczu, 20 minut gry jeszcze przed nami. Tęcza powiesiła dzisiaj tą poprzeczkę dla Ostrowi bardzo wysoko. Pomylił się Przemysław Zawicki, ale to jest efekt tej dobrej, przedobrej defensywy leszczynian. Oni dzisiaj są bardzo dobrze przygotowani. Wiedzą, jak się ustawiać, wiedzą, jak się przesuwać, jak przeszkadzać Ostrowianom. I gospodarze mają olbrzymie problemy z montowaniem akcji, z wyprowadzeniem kogoś, któregoś ze swoich zawodników na dogodną pozycję rzutową. 19 tęcza, 18 Ostrowia. Teraz jest z 11 Piotr Łuczak. I jest kolejna bramka dla tęczy. 20 gol gości. 20 do 18. Jacek Kupczyk zdejmuje z parkietu Przemysława Zawickiego. Jest z 17 Krzysztof Łyżwa. Zmiana także w bramce Ostrowi. Piotr Matuszczak za Marcina Sztukowskiego. Ale tutaj trzeba grać, tutaj trzeba odrabiać te straty. Górecki nie ma bramki. Zawód na trybunach. 20 do 18 prowadzą szczypiorniści tęczy z ekipą Ostrowi. Tuż 21 do 18, no to już jest już niesamowicie ciężki moment. Bardzo trudne położenie dla siódemki Ostrowi. Ósmy gol Michała Tuża, który dzisiaj jest nie do zatrzymania, który dzisiaj jest niemal nieomylny, bezbłędny. Staniek za Góreckiego. No rotuje tutaj składem swojej drużyny trener Jacek Kupczyk. Szuka optymalnego zestawienia. Szuka kogoś, kto poderwie tą drużynę do walki. Krzysztof Łyżwa do Patryka Stańka. 21 do 18. Staniek, ale trafił w poprzeczkę. No brakuje skuteczności, brakuje mądrości dzisiaj w grze Ostrowi. Wierucki. Świetnie teraz w bardzo ważnym momencie broni Piotr Matuszczak. Ale są 2 minuty kary dla Damiana Krzywdy. I będzie rzut karny, którego wykonawcą będzie Maciej Wierucki. 21 do 18, już 3 bramki więcej w dorobku ma tęcza. Wierucki kontra Piotr Matuszczak. Do tej pory 5 bramek na koncie Macieja Wieruckiego. Wierucki i Matuszczak. Kto będzie górą w tym starciu? Wierucki czy Matuszczak? Jednak lider tęczy. 22 do 18, 4-bramkowa przewaga tęczy. No, to już jest krytyczne położenie, krytyczny stan, tak można powiedzieć o tym, w jakim momencie w tym meczu znajduje się siódemka Ostrowi. Na 4 gole ucieka tęcza od gospodarzy Łyżwa. No widzą Państwo, nie ma możliwości do oddania rzutu, bo świetnie bronią dzisiaj leszczynianie. Te trzona, zamknięte te skrzydła, teraz te trzona, taka szalona akcja, ale najważniejsze, że ta akcja jest zakończona. Zdobycie bardzo cennej 19 bramki.
43. minuta spotkania. Drugie trafienie w tym meczu Łukasza Tetrzony. 22 gole w dorobku. O 3 więcej ma Tęcza od Ostrowi. I teraz już trzeba wybronić. Trzeba wspiąć się na wyżyny w tej defensywie. Sobczak ze Świątkiem pojawili się na parkiecie. Ale niestety kolejne 2 minuty kary. I teraz w osłabieniu dwóch zawodników grać będzie Ostrowia. Jeszcze przez minutę i 5 sekund na ławce kar przebywać będzie grający z numerem 2 Damian Krzywda. Teraz na ławkę powędrował jeszcze Przemysław Sobczak. No to już jest teraz w tym momencie wielki dramat. To może być decydujący moment tego pojedynku. Wierucki do Misiaczyka, świetnie Ostrowianie w defensywie. Matuszczak uruchomił tutaj Łukasza Tetrzony i bramka. Nie! Błąd kroków Łukasza Tetrzony. 22-19. Ta bramka zdobyta przez Łukasza Tetrzony nie uznana. Zdaniem arbitrów był błąd kroków. Jakiejś kontuzji nabawił się bramkarz leszczyńskiej drużyny Mateusz Nadolny. Jak na razie jeden z bohaterów, jeśli chodzi o siódemkę z Leszna. Jest taka trójka dzisiaj w tęczy. Michał Tusz, Maciej Wierucki i Mateusz Nadolny. To ci właśnie zawodnicy. Ta trójka sprawia, że Tęcza prowadzi w Ostrowie 22-19 w 44 minucie. 16 minut do końca meczu. 3 bramki do odrobienia, ale trzeba powiedzieć szczerze i jasno. Tęcza w świetnej dyspozycji. Tęcza w tej ligowej, drugoligowej tabeli traci do Ostrowi 2 punkty. Jeżeli dzisiaj by wygrali szczypiorniści Tęczy, wtedy obie drużyny będą miały taką samą liczbę punktów, ale ten bilans bezpośrednich spotkań będzie korzystniejszy dla leszczyńskiej drużyny, która ewentualnie dwukrotnie pokonałaby Ostrowie. Ale nie kraczmy, grajmy. Tutaj jeszcze jest sporo minut, jeszcze jest sporo do odrobienia. Ale szczęśliwie 23. bramkę dla gości zdobywa teraz grający z 11. Piotr Łuczak. 4. gol Leszczynian, tego właśnie zawodnika dla Leszczynian. 23-19. Cały czas ten mecz teraz pod kontrolą leszczyńskiej drużyny. Lepiej przygotowani są, lepiej dysponowani są goście. Ostrowianom idzie dzisiaj jak po grudzie Patryk Staniek do Krzysztofa Łyżwy. I popatrzmy, jak świetnie przesuwają się w tej defensywie szczypiorniści Tęczy. Teraz przewrócony Patryk Staniek. Nie przebierają w środkach. Goście z Leszna, wrócił do gry po 2 minutach kary Damian Krzywda. Łyżwa, Staniek i znów nieskutecznie, znów w poprzeczkę. Jak nie wybroni bramkarz Leszczynian, to Ostrowianom zabraknie skuteczności. Teraz wielkie brawa dla Piotra Maduszczaka. Obronił ten strzał. Teraz jeszcze Leszczynianie ponawiają atak. Z numerem 3 do gry wszedł Michał Matuszewski. Wierucki. Przewinienie w ataku lidera leszczyńskiej drużyny. Szpera błyskawicznie do Krzywdy, ale znów niedokładnie. 23-19. 15 minut do końca meczu. Zbyt wiele prostych, zbyt wiele takich niepotrzebnych błędów popełniają Ostrowianie. Tak jakby przed chwilą my, kiedy Marek Szpera dogrywał tą piłkę niedokładnie. Kręcą głową z niedowierzaniem Ostrowscy fani szczypiorniaka. Tutaj miało być święto, ale czy to święto nie zostanie zaburzone? Łuczak broni Matuszczak. 23-19. 46. minuta meczu. Cały sportowy Ostrów Wielkopolski dzisiaj w sobotni wieczór trzyma kciuki za szczypiornistów w Ostrowie, ale im jak na razie nie idzie, przedziera się tuż przewinienie. Rzut karny i już za moment przygotowany do tego rzutu karnego, do wykonywania tego rzutu karnego będzie Maciej Wierucki. Trafił. 24-19. 7. bramka Macieja Wieruckiego. Najwyższe prowadzenie gości w tym meczu. 24-19. 5 bramek do odrobienia ma Ostrowia. Jeszcze jest 14 minut. Podstawowe pytanie. Najważniejsze pytanie, czy Ostrowianie będą w stanie zdołać wrócić do gry. Teraz trafił Marek Szpera. 3. gol w drugiej połowie. 7. w tym meczu. 20. Ostrowi. Damian
Damian Krzywda indywidualnie będzie pilnował teraz grającego z czwórką Michała Tuża, ale są inni. Kaiser myli się. Żongluje składem swojej drużyny Jacek Kupczyk. Inni zawodnicy do defensywy, inni do ataku. Ach, ależ emocje. 47 minuta. Teraz będziemy bardzo często spoglądać na ten wynik, na tą tablicę świetną. Marek Szpera faulowany przez grającego z szóstką Wojciecha Marciniaka. Druga dwuminutowa kara dla Wojciecha Marciniaka. I teraz Ostrowia już nie ma wyboru. Ostrowia grający w przewadze musi wykorzystywać ten fakt, musi zdobywać bramki. No i musi dobrze, szczelnie, skutecznie bronić. Krzysztof Łyżwa do Patryka Stańka. Jest Marek Szpera na skrzydle. Krzywda gubi tą piłkę, Damian Krzywda. Na szczęście jednak było tam przewinienie Piotra Łuczaka. Stanie raz jeszcze do Marka Szpery. Szpera, potężne uderzenie. No, Marek Szpera, lider Ostrowie, jeśli chodzi o zdobywane bramki, musi teraz wziąć ciężar gry na swoje barki. On musi wziąć ciężar zdobywania bramek. On musi tutaj decydować o tym, jak gra Ostrowia w ofensywie. Świątek pilnuje Wieruckiego gdzieś tam na środku boiska. 24-21, 48 minuta tego meczu dobiega do końca. Przejmujemy piłkę. Łukasz Tetrzona, Paweł Piosik Tetrzona cały czas. On jest, bramka! Radość na trybunach hali przy Krotoszyńskiej. Pobudzona ostrowska publiczność, pobudzona siódemka Ostrowi. 22 gol gospodarzy. 24 gole mają w dorobku leszczynianie. 48 minuta spotkania w tym momencie się rozpoczyna. Dwa gole do odrobienia, a było już 5. Teraz ach, blisko przechwytu był Damian Krzywda. Tuż powalone na parkiet. 24-22 i jeszcze przez te 40 sekund Ostrowianie będą grali w przewadze. Niech wybronią i niech coś dorzucą w ataku, niech nie zmniejszą te straty do jednej bramki. Błąd Michała Matuszewskiego, Marek Szpera do Dominika Świątka i Ostrowia. Ależ emocje, ależ kapitalne widowisko, to wszystko się tutaj zmienia diametralnie, a więc są wielkie emocje. Krzywda, Szpera, Staniek, Łyżwa, Piosik i Tetrzona. To oni teraz montują akcję Ostrowi. Piosik, ale co? Rzut karny. Będzie zmiana w leszczyńskiej drużynie. Z numerem 20 do bramki za moment powędruje Jakub Skorupiński. I Marek Szpera. Niesamowicie ważny moment tego pojedynku. Dwubramkowa przewaga tęczy. I rzut karny wykonuje Marek Szpera. Nie może się pomylić. Musi być bramka. Jest! 23 gol gospodarzy. Wielki charakter ostrowskiej siódemki, która wraca do gry. Która w odstępie 3 minut odrabia niemal wszystkie straty. Jeszcze w 46 minucie tęcza prowadziła 24-19. Ale teraz ostatnie 4 minuty to Ostrowianie wygrywają 4-0. I z pięciobramkowej zaliczki gości robi się jednobramkowa. 9 goli w tym meczu Marka Szpery. Nie trafia jeden z gości, Krzysztof Kaiser. Ale wiele szczęścia mieli teraz leszczynianie, że to oni cały czas będą w posiadaniu tej piłki. Kaiser, ależ nerwowo, dwóch zawodników tęczy pilnowanych indywidualnie. Misiaczyk, Piotr Matuszczak, ależ fantastycznie teraz bramkarz Ostrowi. Dwie fenomenalne interwencje Piotra Matuszczaka, ależ tutaj się robi interesująco. 49 minuta, jeszcze 30 sekund w tej minucie do grania. I teraz Ostrowia, Patryk Staniek, Marek Szpera, Łyżwa. Ostrowia będzie ponawiała atak. 50 minuta, 50 minut gry już za nami, 50 minut wielkich emocji. 24-23, Ostrowia przegrywa jedną bramkę, ale może być remis. Jest remis po trafieniu Marka Szpery. No, ten facet teraz tutaj w tej drugiej połowie wyczynia niesamowite rzeczy. 6 bramek w drugiej połowie, łącznie już 10 goli zdobytych przez Marka Szperę i remis 24-24. Ostatnie 10 minut meczu rozpoczęte. Świątek z Krzywdą pilnują indywidualnie Tuża i Wieruckiego. A Przemysław Sobczak fauluje tam jednego z graczy tęczy.
ależ emocje, Wierucki, Sobczak bliski przechwytu na skrzydło, Kajzer i Matuszczak, ależ świetnie, ponownie Piotr Matuszczak, brawo, brawo. No, wyrasta nam tutaj na bohatera. To jest ten człowiek, którego interwencje kapitalne w obronie, którego świetne interwencje po rzutach piłkarzy tęczy dają szansę Ostrowi na odrabianie strat. Już jest remis 24-24 i teraz Ostrowia ma szansę objąć prowadzenie w tym meczu. 51 minut gry za nami. Krzywda, Staniek konsekwentnie, rozważnie gra, teraz Ostrowianie faulowany Łukasz Tetrzona. Pera do Biosika, ten tam faulowany. Patryk Staniek. Trzeba rozegrać tą akcję dokładnie. Już sędziowie pokazują czas, ale jest Krzysztof Łyżwa. 25-24. Ostrowia przegrywała 19-24, ale później 6 kolejnych bramek zdobyli Ostrowianie i to oni teraz prowadzą 25-24. Wierucki do Kajzera. Śpieszy się teraz szczypiornistą tęczy, ależ to wszystko się tutaj niesamowicie zmieniło. Po raz kolejny błąd popełnia Michał Matuszewski. Tracą piłkę szczypiorniści tęczy. Jednobramkowa przewaga Ostrowi, ale jeszcze 6 minut temu to Leszczynianie wyprowadzili różnicą 5 goli. Ostrowia to niesamowity zespół, to zespół z wielkim sercem, z wielkim charakterem. Ostrowianie odrobili straty, prowadzą, no i teraz jest szansa na powiększenie tej przewagi do 2 bramek. Marek Szpera, Łyżwa, faulowany Szpera przez Krzysztofa Misiawczyka. 13 w zespole gości, 2 minuty kary dla kołowego tęczy. Zasępiona mina trenera gości Ryszarda Kmiecika. Cały czas pobudza swój zespół Jacek Kupczyk. 25-24, 2 minuty gry w przewadze mają Ostrowianie. Oby ten moment wykorzystali. Marek Szpera broni, Mateusz Nadolny. Michał Tuż, do kogo? Do grającego z piątką Tomasza Roszaka. Roszak, Wierucki, Wierucki i faul w ofensywie. Świetnie ustawił się Patryk Staniek. 2 minuty kary dla Macieja Wieruckiego. A więc w podwójnym osłabieniu będzie tęcza. Nie ma na parkiecie Wieruckiego, lidera tej drużyny. Nie ma także kołowego Krzysztofa Misiaczyka. I w 54 minucie Ostrowia gra w przewadze 2 zawodników, 25-24. Staniek, jeszcze jakaś tam rozmowa z Krzysztofem Łyżwą. No i teraz, panowie, nie ma wyboru, trzeba zdobyć bramkę, wybronić i dołożyć jeszcze jedno trafienie, odjechać się ten 3-3 bramki i kontrolować w ostatnich fragmentach przebieg tego spotkania. Szpera do krzywdy, ponownie Marek Szpera, do kogo? Do Pawła Piosika i bramka! 26-24 po trafieniu Pawła Piosika. No i teraz to tęcza musi kombinować, to tęcza musi odrabiać straty. Michał Tusz, niesamowity człowiek. 9 trafienie tego właśnie gracza. 26-25 prowadzą Ostrowianie, którzy grają w przewadze 2 zawodników. Szpera, Staniek. Atak pozycyjny gospodarzy do Damiana Krzywdy, ale zamknięte tam skrzydło. Szpera, Marek Szpera. 11 gol, 27-25. Ostatnie 5,5 minuty tego spotkania. Świątek z Krzywdą indywidualnie pilnują rywali. 2 na ławce kary, 2 tylko może rozgrywać tą akcję. Ma tuż w pojedynku ze Świątkiem. Przewinienie Dominika Świątka. Michał Matuszewski, Tomasz Roszak pomylił się. Brawa dla Ostrowian. Już wrócił do gry Krzysztof Misiaczyk. Jeszcze na ławce przez 15 sekund będzie Wierucki.
Te trzona 27-25 do Stańka. Patryk Staniek na skrzydło, jest Damian Krzywda i jest 28 bramka Ostrowi. Od 46 minuty w 9 minut Ostrowianie zdobyli tutaj 9 goli, tracąc tylko jedną bramkę. 28-25. 55 minuta, choć teraz ten, który wróci do gry, Maciej Wierucki, odpowiedział błyskawicznie. 8 gol tego gracza. I 28-26. No ale jest dobrze, to Ostrowia posiada przewagę, to rywale muszą gonić, to rywale muszą się trudzić i kombinować, jak wybić gospodarzy z rytmu. 4 minuty 35 sekund do końca spotkania. To mogą być najważniejsze 4,5 minuty w historii ostrowskiego szczypiorniaka. Staniek, Szpera, Łyżwa starają się grać uważnie, bez błędów w defensywie rywale. Patryk Staniek nieskuteczny, ale piłka dla Ostrowy. 4 ostatnie minuty tego meczu rozpoczęte. Marek Szpera do Piosika. Bramka dla Ostrowi. 29-26. Ostatnie 4 minuty tego pojedynku. 3 gole do odrobienia mają goście, ale już tylko 2, bo Marcin Tusz błyskawicznie odpowiada. 29-27. No. Wielkie emocje. Kapitalne widowisko. 29-27. 3,5 minuty. Szpera, Krzywda, atak pozycyjny Ostrowi. Łyżwa, stanie Krzywda, znów Łyżwa, Szpera. No i piłka dla Ostrowi. Nie zgadza się z tą decyzją sędziowską Ryszard Kimiecik. Łukasz Tetrzona do Krzysztofa Łyżwy. Ten niesamowity, wielki talent zdobywa 30. bramkę. Ach, już mówiłem o tym, że w Ostrowie wychowano wielu znakomitych szczypiornistów. Braci Lijewskich, Bartka Jaszkę, Bartka Tomczaka, ale takim następcą może być właśnie Krzysiek Łyżwa. Głubią piłkę Leszczynianie, błądy Krzysztofa Misiaczyka. 30-27, Ostrowia prowadzi z tęczą. Do końca spotkania 2 minuty 37 sekund. Zaciśnięta pięść trenera Jacka Kupczyka. Niesamowita narada w ostrowskiej drużynie. Tutaj to już są ostatnie fragmenty. To tutaj teraz rozstrzygną się losy tego pojedynku. I najprawdopodobniej w tym momencie rozstrzygną się także losy rywalizacji na drugoligowych parkietach w sezonie 2007-2008. Wygrana Ostrowi to niemal na 99% awans ostrowskich szczypiornistów do grona pierwszoligowców. Po tym pojedynku Ostrowia rozgrywać będzie mecze, no ale to będą mecze z teoretycznie słabszymi rywalami. Będą rezerwy Miedzi Legnica, Zagłębia Lubin, Kalisja Kalisz, Orlik Brzeg, Pogoń Oleśnica, Krokus Bystrzyca i Bór Oborniki Śląskie. No, trener Jacek Kupczyk przed tym dzisiejszym meczem powiedział, że tam już nie ma gdzie tracić punktów, że tam już nic się nie powinno wydarzyć. No ale dzisiaj, jeżeli Ostrowia wygra, to już będzie miała 4 punkty więcej od tęczy. Ostrowianie musieliby przegrać trzykrotnie, żeby tęcza wyprzedziła ich w ligowej tabeli. Patryk Staniek, Marek Szpera, Krzysztof Łyżwa. Akcja Ostrowi do Marka Szpery, ten do Piosika. Ale jednak piłka dla Ostrowi. Jakiegoś urazu nabawił się Marek Szpera, który gdzieś tam teraz zwija się z bólu na parkiecie. 30-27. 2 minuty 13 sekund do końca spotkania. Uraz Marka Szpery. Dzisiaj fantastyczna gra tego zawodnika. 11 bramek na jego koncie. W drugiej połowie 7 trafień Marka Szpery. W tym momencie, kiedy tęcza prowadziła, kiedy tęcza posiadała przewagę, Marek Szpera wziął ciężar gry w ataku na swoje barki. No i spisał się jak na lidera przystało. Wielki talent
wszechstronnie uzdolniony zawodnik, czyniący stałe postępy. Wielki skarb trenera Jacka Kupczyka. No ale tych skarbów ostrowski szkoleniowiec ma doprawdy mnóstwo. On mówi o tym, że siłą Ostrowi jest kolektyw, że ma na każdej pozycji kilku równorzędnych zawodników. No i dzięki temu może żonglować składem, może kombinować, tak jak kombinował dzisiaj, kiedy nie szło. Znalazł odpowiednie ustawienie. Dzięki temu Ostrowia odrobiła straty, objęła prowadzenie, a teraz prowadzi już 31-27 w 58 minucie. No, tylko jakiś kataklizm może odebrać Ostrowianom sukcesy w tym dzisiejszym pojedynku. Tylko jakiś wielki pech może Ostrowi odebrać zwycięstwo. Jednak 2 minuty kary dla Przemysława Sobczaka, ale do końca meczu zostało jeszcze 1:38. Czerwona kartka dla Sobczaka. On kończy udział w tym meczu. Brawa, brawa, bo kilka interwencji w defensywie Przemka Sobczaka było bardzo cennych i bardzo potrzebnych. Czy tęcza jest w stanie odrobić 4 bramki w ciągu niespełna 1,5 minuty gry? W sporcie dzieją się różne rzeczy, ale nie wydaje mi się, żeby teraz było to możliwe. Leszczynianie, Wierocki muszą się śpieszyć, goście Matuszewski obok Piotra Matuszczaka. 28 gol dla zespołu z Leszna. To już do końca meczu zostało tylko 80 sekund. 31-28, Staniek, Tetrzona. Do Piosika Paweł Piosik. 32-28. Ostrowia nie przegra już tego meczu. Nie ma możliwości, żeby w ciągu minuty leszczyńska drużyna odrobiła tutaj 4 bramki. Będzie sukces i będzie olbrzymi krok w stronę pierwszej ligi. Traci piłkę jeszcze Wierocki. Do Piosika dogrywa tam Świątek. Czyżby jeszcze jakieś przewinienie jednego z rywali? Tak. Kolejna kara, tym razem dla Marcina Turza. Euforia na trybunach hali przy Grotoszyńskiej. Ostrowia wygrywa. Ostrowia już wie, że wygrała z Tęczą Leszno. Że będzie milowy, ogromny krok w stronę awansu do grona pierwszoligowców. To już ostatnie 44 sekundy tego pojedynku. Marzyli, pragnęli, chcieli tego awansu do grona pierwszoligowców. Przez wiele, wiele lat zawsze coś się stawało na przeszkodzie. Zawsze coś się nie udawało, ale dzisiaj wszystko wychodzi. Ten sezon 2007-2008 jest fantastyczny dla ostrowskich szczypionistów i oni zasługują na ten awans do grona pierwszoligowców. Po dzisiejszym meczu Ostrowia będzie miała w dorobku 30 punktów i pierwsza liga będzie na wyciągnięcie ręki. No raczej tylko jakiś niesamowity kataklizm mógłby odebrać Ostrowianom awans do tej upragnionej pierwszej ligi. Startowali w ten sezon z celem awansu i ten awans już niemalże mają w kieszeni. Ostatnie 20 sekund pojedynku z leszczyńską Tęczą. 32-28. Teraz podniosło się ciśnienie Markowi Szperze. No ale jest fantastycznie, ale to była droga przez mękę. 24-19 przegrywali Ostrowianie w 46 minucie i w tym momencie Ostrowia włączyła nie piąty, ale gdzieś tam szósty, nawet jakby był to 7 bieg, bo zagrali Ostrowianie fantastycznie, odrobili te wszystkie straty, objęli prowadzenie. I dzięki temu tutaj już za 17 sekund będzie wielka radość, będzie wielka euforia i będzie długie świętowanie niesamowitego sukcesu. Jeszcze Krzysztof Łyżwa może wbić gwóźdź do trumny tęczy w postaci porażki, ale jednak gdzieś tam w poprzeczkę trafił Krzysiek Łyżwa. Niesamowicie utalentowany chłopak. Ostatnie 17 sekund. 32-28 i tutaj już nic nie odbierze Ostrowi sukcesu. Ale czyżby ten rzut karny będzie powtarzany? Tak.
Nerwowo teraz się zrobiło. Dwie minuty kary dla jednego z rywali, dla Wojciecha Marciniaka z szóstką. No nerwowo, puściły nerwy leszczyńskiej drużynie. Krzysztof Łyżwa raz jeszcze na linii rzutu karnego. Łyżwa i Jakub Skorupiński. Teraz już skutecznie Krzysztof Łyżwa. 33-28, 10, 9, 8. Jeszcze broni Matuszczak. 5, 4, 3, 2, 1. Jest! Ostrowia pokonuje Tęczę Leszno 33-28. Ostrowia robi olbrzymi krok w stronę awansu do pierwszej ligi. No jeszcze dzisiaj nie możemy powiedzieć, że ten awans jest faktem, ale Ostrowia jest w niesamowicie komfortowej sytuacji. Ostrowia w pierwszej, w drugoligowej tabeli oczywiście ma na swoim koncie w tym momencie 30 punktów. Druga w tabeli leszczyńska Tęcza 26, 4 punkty więcej mają Ostrowianie. Ostrowianie są także zespołem lepszym w bilansie dwóch meczów. No i Ostrowianie musieliby przegrać 3 mecze, żeby nie awansować do pierwszej ligi. Wszystkie pojedynki do końca musiałaby wygrać Tęcza, ale to jest raczej już chyba niemożliwe. Jak mówił Jacek Kupczyk przed tym meczem, jeżeli pokonamy Tęczę, to na 99,9% będziemy w pierwszej lidze. No i właśnie ta 1/10 została Ostrowi do wykonania do tego, żeby być w tej upragnionej, wymarzonej pierwszej lidze. Wielka radość, euforia radości ostrowskich szczypiornistów. 33-28. Wielkie brawa, niesamowita drużyna. Drużyna z wielkim charakterem. Drużyna, która dzisiaj podniosła się z kolan, przegrywając w połowie drugiej tej połowy 19-24. Ostrowianie potrafili zagrać się fantastycznie i wygrać ten mecz 33-28. Znakomita robota Jacka Kupczyka i Rafała Stępniaka. Znakomita gra ostrowskich szczypiornistów i jest zwycięstwo. Miejmy nadzieję, że na miarę awansu do grona pierwszoligowców. To tyle z hali przykrotoszyńskiej. Żegnają się z Państwem Bartosz Karasiński i Łukasz Przybylski. Do usłyszenia i do zobaczenia. A żegnamy się ze znakomitą wiadomością, że Ostrowia pokonuje Tęczę Leszno 33-28 i Ostrowia niemal może być już pewna awansu do grona pierwszoligowców.